Dobry chłopczyk. Cacy chłopczyk, śliczny chłopczyk. Nie ma drugi taki na świecie. A przestań się już pieścić, narcystyczny degeneracie. Gdzie jest rower? Bezdomny wziął, pojechał do sklepu. O, coś słychać. Chyba już wraca. Chłopaki, ciszej proszę, głowa mnie boli. Normalnie od samego rana ledwo się na nogach trzymam. Coś wydaje mi się, że pierwszy raz jestem w tej okolicy. Chłopaki, którędy dojdę na cmentarz? Na cmentarz? Dokładnie na cmentarz. Wczoraj trochę zabalowałem, wiecie. Impreza, blanciki, wódzia, pisie. Jakie pisie? Pisie, pisie, fisie. A, pisie, fisie. Dokładnie. Odprowadzałem taką jedną do autobusu i gdzieś po drodze film mi się urwał. Zupełnie nie wiem, jak się tu znalazłem. O, mi się też czasami film urywa, nie? No, to ty swój chłop jesteś. Ja jestem pan Czacha, a ty? A ja Herman. Imię masz takie nie nasze, ale wyglądasz na swojego. A ty jak masz na imię? Ja? Czarny? Przypominasz mi takiego Mieczysława, ochroniarza w hurtowni sztucznych ogni. Spalił się rok temu podczas pożaru. No właściwie rozerwało go na kawałki. Przez dwa dni zbierano po okolicy części jego ciała. Biedaczysko! A gdzie to? No może jest zbyt wybuchowy, ale tak ogólnie to wesoły z niego koleżka. Cały jest taki, no, napalony. Fajnie się z wami gada, ale muszę w końcu iść do domu. No to, to gdzie jest ten cmentarz? Ale jaki cmentarz? Człowieku, normalny, zwykły cmentarz. To nie takie proste, proszę pana. Cmentarz może być katolicki, prawosławny, protestancki cmentarz, wojskowy, żydowski, muzułmański, masoński, mormoński, buddyjski, koptyjski cmentarz, chiński, afrykański, indiański, aztecki, nieświęcony cmentarz, gruziński, albański, różokrzyżowców, świadków Jehowy, gnostycki. Zamknij się już, mądralo, bo mi za chwilę czacha pęknie. Zapytam jeszcze raz. Ale nie ciebie, ciebie. Herman, ty mi powiedz, którędy dojdę na cmentarz? No, mówiąc szczerze, to ja nie wiem, gdzie jest cmentarz, ale z druga strona to wszędzie jest cmentarz. Nawet tutaj może być cmentarz. Bo może 1000 lat temu na ta łąka jakieś plemiona chowały swoich zmarłych. Czarny. Czy to nie ty odgrzebałeś zeszła wiosna jakaś kość? Odgrzebałem, ale to nie była ludzka kość. Jeżeli nie byli grzebani tutaj ludzie, to znaczy, że były grzebane zwierzęta. Dobre, dobre. Ciekawe, czy odbywały się tutaj jakieś rytualne mordy. Składanie ofiara. Z malutkich owieczek. Albo nein, z takich wielkich, czarnych byków. Mein Gott, co się z panem dzieje? Kurwa, same pojeby. Jakieś wyedukowane półgłówki, ja oszaleję. Jezu, co się dzieje? Ja chcę do domu, do mojego domku. Mamo, mamo, zabierz mnie stąd. Ja chcę do domu, mamo, mamo, mamusiu. Ahahaha.